Złom dobry, dzisiaj wtorek, więc będzie worek, moi drodzy. Tutaj jest koło mojego domu, widzę, że same kustosze leżą stalowe, trzy, jedna butelka zwrotna, ale butelka zwrotna jest ciężka. Idę na puszki, idę na miasto, moi drodzy. Nie będę chodził po krzakach, tylko chował się, ale idę po prostu między ludzi. Mam ze sobą wizytówki, mam ze sobą bryloczki. Pierwsza puszka na zachętę, worek oczywiście od Tomka, 1992 z Jabłożna. Pierwszy worek. Idę sprawdzić samego siebie. Nie chcę się rozwinąć do końca, o jest teraz. Idę zbierać puszki, biały dzień, w centrum miasta. Chcę poczuć trochę tego ciasta. Adrenalina. Więc idziemy po schodach i idziemy, zbieramy. Jeszcze nie wszedłem głęboko w miasto. Już wychodzą puszeczki. Jest bardzo ciepło, mam taką bluzę średnią, nie za cienką, nie za grubą. Jest mi za ciepło. Idziemy do parku pokoju i potem przejdziemy przez centrum. Mam nadzieję, że worek się napełni. Worek. Dzisiaj wtorek, więc będzie worek. No i wiecie, ja nie chowam się po lasach, nie? Ja po prostu cały czas jestem taki, jaki jestem. Mijam młodzież siedzącą na ławkach, która patrzy się na mnie wzrokiem. O. Dzik. Blek. Jeszcze coś. Pieniądze leżą w koszu, niech powie ktoś. Dzięki, paśniczku. Jest tajgerek. Przed chwilą dałem jednemu chłopcu na ławeczce mój brudoczek. Ale opróżniał właśnie tajgera, mówię, poczekałbym aż skończysz, ale nie jestem taki. Kuku! Jest pieniążek, jest pieniążek. Dwaj chłopcy. No. Mam dwa bryloczki jeszcze, więc może komuś dam. Bo nie chcę nagrywać, wiecie. Nagrywać twarzy. O. Będę chodził tak długo, aż worek się mi napełni, moi drodzy. Kuku, pusto. Idziemy dalej. Czy to się nagrywa? Siedziało trzech sympatycznych chłopców na ławce. A miałem tylko dwa bryloczki, no i jednemu dałem, drugiemu. Jeden mówi, ale już znam kanał, proszę pana. Moi drodzy, jestem sławnym śmieciarzem. O tak, jest pucha. A nie, to butel, a nie, pucha. Pucha taka obklejona śmieciami. I mówię, wyciągnąłem portfel i mówię, dodam wam trochę pieniędzy. Zaczęli się śmiać, że pieniędzy nie, ale miałem tam wizytówkę, nie? Ta puszka walczy do końca. Proszę pana. Tak? Dzięki. Patrzcie, to jest postawa obywatelska. Dzięki piękne. To był ten chłopak, który dostał pierwszy bryloczek i który mu powiedziałem, że poczekam, aż skończy bleka i przyniósł mi tego bleka. Pozdrawiam tego miłego człowieka, kiedy będzie oglądał. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tam są jeszcze jacyś młodzi, ale skończyły się bryloczki już. Jestem biednym człowiekiem, grzebię w koszu za śmieciami.
pouciekali. Chyba się bali. Bali się, że im dam wizytówkę. Grzebu, grzebu. Nie ma więcej. Tak, to się nagrywa chyba. Moi drodzy. Trudno. Stąd tam trochę to miasto, nie? Przy okazji. Dobrze, jest pełno pieniędzy wszędzie. Kuku. O, kuku. Worek będzie pełny za chwilę. Rompery też są chyba aluminiowe. Takie małe bleki? Ciekawostka przyrodnicza. Ja z tego parku nie wyjdę, będę miał pełny worek. No cóż, dzisiaj wtorek. Patrzcie, co się dzieje w tym koszu, moi drodzy. Jest kumulacja. Jest piękna pogoda, dlatego piją więcej. Finito. Dzięki, paśniku. Dzięki, dzięki. Leżą puszki nawet bez obudowy koszowej, czyli z luzem. Ktoś zapomniał kluczy. O, z parku wychodzimy. 12.05. A ja jestem w ścisłym centrum Cieszyna, na rynku wyremontowanym. Było mi tam widać. Ja tu widzę, że nie ma za dużo koszy. O. Nie ma koszy. A, są koszy. Papier, plastik, szkło i bio. Tak zrobili. Moi mili, zobaczcie, jak zrobili. Papier, plastik, szkło i bio. No i tam nie zajrzymy za bardzo. Takie kosze porobili, moi drodzy. O, chyba ktoś nie posprzątał po ostatnim święcie. Święcie dyni. W amerykańskim święcie dyni, wiecie, tutaj jeszcze też. Dobra, skoro tu takie kosze porobili, uciekamy tam, gdzie są kosze przyjazne złomiarzom. Taki jak ten. Kuku. No jest puszeczka. Idziemy dalej. Powiem wam, że jest fajnie zaglądać do koszy przy ludziach. Zaczynam to lubić. Idziemy na dworzec autobusowo-kolejowy. Tam zobaczymy, jakie będą łowy. Kuku. Jest. Energetyk. Jestem szczęśliwy. Dobrze mi się powodzi. Kuku, mało. Urząd Stanu Cywilnego, jest kosz. Zobaczymy, gdzie będą puchy. Pod Urzędem Stanu Cywilnego. Mógłbym tam wejść i zostawić parę wizytówek, ale nie chcę ludzi płoszyć. O, o, tylko pety. Niestety. I kolejny kosz, i kolejne grosze. Właściwie grosz. Kolejny kosz, i kolejny grosz. Mieszunk. To jest szkoła, jak odchodzą dzieci, duże, takie większe. O. Jestem trochę w cieniu.
Idziemy dalej. Ten kosz znacie z moich nocnych koszykówek. On tu zawsze miał obfitą ofertę dla mnie. A dziś jest tylko jedno i to nie wypite. Jest też jakiś tutaj, ale stalówka. Dobra, bierzemy kole. Bierzemy kole. Nie wiem, czy to ten dworzec iść i ludzi płoszyć. A pójdę. Popłoszę trochę. Okej. No. To dużo młodzieży będzie, bo oni jadą. Nie ma ostrości. Ostrości. O. Dużo młodzieży, bo oni jadą ze szkoły do domu, nie? Autobusami, pociągami, więc nagrywamy ich, nagrywamy drzewo. Tutaj jest mural lingwistyczny polsko-czeski. Jeden mówi: Braszko, masz tu mrkew czerstwą, czyli masz tą marchewkę świeżą po czesku. A on odpowiada: no co ty, jest świeżutka. Czyli na odwrót, nie? Bo czerstwe to w Czechach świeże. Jeszcze jedno dzieło sztuki. To tutaj to macie na 20-złotowym banknocie, to wiecie, oto tą rotundę. A tutaj jest cieszyńska Wenecja i tam zamierzam pójść z beczką i z magnesem i zobaczyć, czy jakiś złom przyniesę. Pozdrawiam wszystkich, których spotkałem dzisiaj i których spotkam. Pauza. Jest tak ciepło, że ludzie odzież zostawiają już po prostu, rozbierają się. Tak, jesteśmy w Cieszynie, na dworcu PKP. Tam nie będę wchodził, bo tam siedzi dużo wzrokowców, którzy zaglądają i patrzą się. Okej. Słabo. Słabo z puszkami. Może na dworcu PKS, tam kawałek dalej, będzie coś więcej. Zobaczymy. Jakie ładne liście na tym drzewie, popatrzcie. I niebo błękitne. Gdzieś tam widać też. Niektórzy się oglądają. Przykuwam uwagę, ale widzę, że dużo butelek jest plastikowych. Taka moda teraz. Plastikowe butelki. Mało puszek. Ewakuować się stąd muszę. Muszę kupić sobie coś do picia, bo w takim jakimś punkcie zewnętrznym, nie w sklepie, bo kto mnie tam wpuści z puszkami i z worem. No chodź, mleku, mleku, człowieku, tam jeszcze więcej, jeszcze kola. Zajrzałem tam, strasznie drogie napoje, małe. O, będę musiał gdzie indziej przyjść. Tuchu. Jest trochę pieniędzy? Jest trochę pieniędzy. Jeden pieniądz chociaż. Co z tym piciem? Tam są jakieś inne hot dogi. Wszystko. Będę się popatrzeć tam po ile. Jest jakaś woda czy kola. Ale pogoda, mówię wam, piękna. Piękna wiosna tej jesieni. Czy to się niedługo zmieni? O, o, korek powstał. Idę na pasy, bo mi rozjadą tutaj. Niektórzy młodzi ludzie mój kanał znają, no jest normalnie. Jestem w szoku. Tu są miody, tu oleje. No bo synek się jechał traktorem i uciekł traktor, kurwa, i kurwa wciął go do tam. Bo nawracanie na siebie to na ludzie, to się tylko.
Dobry, po ile u pana Pepsi w puszce? Piątka, jedno sobie wezmę. Tylko w puszce, mówię do was. Bo się nie da. Gdzie? O, dobra. Już to będzie? Dobra. No, zbieram puszki, wie pan? Dlatego kupuję w puszce. Dobra. Dwa, trzy. Spadło. Cztery. Pięć. Dobra. Jest tam? Wszystko? Jest, dobra. Dzięki. Idziemy się napić, co? Przyszedłem troszeczkę w miejsce ustronne, chociaż blisko centrum, blisko, blisko. Tam jest to wielkie galerzysko. No i tutaj te są dla mnie prezenty. O, ile prezentów, moi drodzy. Jeden, tam drugi. Potem sobie tam zejdę i pozbieram. I będę kończył filmik, bo chyba pewnego wora nie uzbieram. O! Jak przyjemnie być wolnym człowiekiem. To przychodzi z wiekiem. Puszunia. Pim pusić. Pamiętajcie, tylko Pepsi piją najlepsi. Ej, tylko najlepsi piją Pepsi, odwrotnie miało być. Wasze zdrowie. Fajne miałem spotkania, moi drodzy, dzisiaj. W parku pokoju, gdzie dużo młodzieży, trzech chłopców uciekło z ławki. Trzech dostało, dwóch dostało bryloczki, pozdrawiam. Jeden dostał wizytówkę. Wyciągnąłem portfel i mówię, że da mi trochę pieniędzy. Zaczęli się śmiać, że pieniędzy nie. No i jeden chłopak, którego tam zaczepiłem na początku, dałem mu bryloczek, przyniósł potem mi puszkę i spojrzał mi głęboko prosto w oczy. Nie wiem czemu, czy ze współczuciem, czy nie wiem, ale taki był szczery na twarzy, więc pozdrawiam go też. Ktoś do mnie dzwoni, no miałem sobie włączyć tryb samolotowy, ale teraz nie odbiorę, nie wiem kto. Wypiję Pepsi, pozbieram te puchy na dole i zakończę filmik mój, bo to wam też trochę pokażę, nie? Także pauzunia. Ktoś by zapytał, czemu się tak poniżasz? Otóż ja się nie poniżam, ja przezwyciężam samego siebie. Czemu nie pójdziesz do normalnej pracy i tak dalej? Jeżeli się trafi normalna praca, gdzie będę mógł wykonywać czynności zgodne z moją kondycją i będą płacić, to taką pracę podejmę oczywiście. Na razie przestałem pracować na busie i odpoczywam od tego. Ćwiczę chodzenie, przezwyciężam siebie samego, no i zbieram puszki, tak? Trochę sprzątam to miasto, więc nie jestem aż takim złym człowiekiem, co? Może jestem dziwakiem i większość z was by tak nie postępowało. Przepraszam, ale się odbiło mi, bo nagazowali tą kolę strasznie. Przepraszam, ale wy też, wam też się odbija czasami, nie? Czy nie odbija się wam nigdy? A, siorbałem na kanale, także jak się odbiło mi parę razy, czyli bekło, to możemy dopisać do listy również słynne beknięcie zawodowego, nie? Ta puszka była najdroższa, bo kosztowała 5 zł. Nie, zbiorę się do roboty. Nie schodziłem z tej skarpy jednak. Tutaj powolny spacerek na łonie przyrody. I proszę, jakie są nagrody. Alu, alu. Alu, alu. Ten jest na pewno alu. Żona mi dała zupkę.
powiedziała, żebym nie zemdlał gdzieś tam. O, przepraszam, to było słynne beknięcie zawodowego po Pepsi Coli jego. To chyba też alu albo stalu, nie wiem. Zabieram wszystkie. O i muszę jeszcze z buta wrócić do domu między ludźmi w biały dzień. O, powolutku, bez pośpiechu, tu pod mostem na zapleczu. Kawałeczek dalej, moi drodzy, mamy harnasia. O, idzie piesek. Jest jakiś pan jego. Mam nadzieję, że nie ugryzie zawodowego. I tu było coś, ale schowało się mi przed... Chyba przejdziemy się kawałeczek. Pauzunia. Jest tu ścieżka rowerowa, całkiem nowa, to znaczy nie było tu wcześniej ścieżki, był taki żwirowy, tak zwany czarny chodnik. Też zamierzam na rower wsiąść niebawem, jeszcze muszę troszeczkę popracować nad kondycją, no i wykopać rower, który mam w piwnicy zakopany głęboko pod skarbami. Ktoś pomyśli, taki wygląd słaby, chwytak, worek z puszkami, skromne obuwie i skromne ubranie. I ludzie patrzą na mnie się, ale powiem wam, że są w tym mieście ludzie, którzy sprzedają narkotyki i niszczą życie młodych ludzi. Oni ładnie wyglądają. Może jakieś BMW mają, siedzą sobie w nim i sprzedają, tak? A ja co robię złego, że wyciągam pieniądze aluminiowego z kosza tego. A normalnie korporacja to przerabia. Korporacja to przerabia. Byłem raz, wiecie, byłem raz w firmie stalówka chyba, ale ją weźmiemy też. Tam jeszcze nagroda. A to jakaś dziwna puszka amerykańska. I widziałem kontener wielki, pełen puszek, aż do góry były, błyszczały, w słońcu błyszczały, oraz wielkie big bagi. Śmiedzialki tam to wysypują, oni sortują, nie? I puszki oczywiście dla siebie i do huty. I ciężkie tysiące wyciągają, nie? Ale też sobie troszkę powyciągam. No i ci, którzy te narkotyki sprzedają, niszczą ludzi, niszczą życie młodych ludzi, oni ładniej wyglądają, nie? Na nich nikt nie zwraca uwagi, ponieważ się nie rzucają w oczy. Tam poszli panowie policjanci. Słyszałem ich radyjko, jak wybierałem tu puszki. Nie zatrzymali mnie. Czyli nie przeszkadzam chyba. Prawa nie łamię. Oni mają spacerek, ja też mam spacerek. Taką ścieżkę tu odkryłem i sobie idę. Tam pójdę jeszcze koło Olzy, w drodze powrotnej. Kiedyś stałem na schodach sklepiku, w którym pracowałem i była sobota, dużo Czechów tam było, chodziło. Biały dzień, koło 10 było. No i szedł człowiek taki właśnie. Zainspirowany jestem dzisiaj jego działaniami, ponieważ stałem, przyglądałem się mu. On sobie szedł w takim zielonym, roboczym ubraniu. I tam są takie kosze trzy obok tego sklepu i wyciągał sobie puszeczki do worka między ludźmi i nikt na niego nie zwrócił najmniejszej uwagi, także zainspirowany jego działaniami dzisiaj robi to samo. Pauzunia. Leżą pieniądze, moi drodzy, leżą pieniądze, leżą, leżą.
jeden pieniądz i tam drugi pieniądz. Ja sprzątam do miasta. Jestem blisko browaru, tam jest browar cieszyński, zamkowy chyba się nazywa. I wiatr niesie te opary. Także śmierdzi tutaj piwem stary. Tam, moi drodzy, jest pizzeria Wenecja. Czasami idę z żoną na pizzę albo zapraszamy gości. Tutaj jest rzeczka, która sobie płynie leniwie. A tu jest część miasta nazywana Cieszyńską Wenecją, ponieważ jest taka malownicza i są tam jest galeria sztuki w jednym miejscu. No i ta rzeczka mnie intryguje. Myślę sobie, że z magnesem tutaj przywędruję. Przyjadę autem, wezmę moją beczkę, wiecie, w której włożę puszki czasami w nocy. I magnes. Zaparkuję sobie gdzieś samochód. Kuku. Wyciągnę beczkę. Wezmę magnes i oczyścimy tą rzeczkę. Tak sobie myślę. Może nawet w tym tygodniu. Powoli dobiega końca mój spacer. Kuku. Puste paśniczki. Tutaj taka starsza pani, wiem, że krąży, też puszki zbiera. Widziałem ją kilka razy. Że tu jest chyba jej rejon. I była dzisiaj w pracy. Tutaj z magnesem. Tutaj jest wysoko do tej rzeczki, ale tam niżej, tam dalej ona mniejsza odległość jest po prostu z brzegu do wody. I raz tam coś wyciągałem kiedyś, jakąś ciężką rurę. Potem ją niosłem na górę, bo mieszkam u góry na górce. No. Ja myślę, że tu będzie trochę złomiku. Stara to była taka stara. Stary element, to co niosłem, wyłowiłem, to był stary element ogrodzenia. O, tam widzę, że jest. Jest grubo. Także tam taki element chyba nie drewniany. Będzie wyciągany. A tu jest stary budynek, który grozi chyba sypaniem się z tej skarpy, więc zrobili takie przejście, żeby nie przechodzić tędy, bo jest strefa niebezpieczna. To jest właśnie sklepik, w którym pracowałem. Na tych schodach stałem. Są schody. No i gościa obserwowałem, który tu wyciągał z tych koszyków. Właśnie. Ciekawe, czy ja dzisiaj coś wyciągnę z tych koszyków. No chyba nic nie wyciągnę. Raczej nie. Raczej nie. Jestem spocony. Jestem zmęczony. Wracam do domu. Wracam do żony. Niecałe pół worka, moi drodzy. Ale jak to mówią, liczy się wypad. Potem się tym zajmę. Teraz do domu. Na kanapę. Może paczka już przyszła. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tego spaceru puszkowego. Do filmiku następnego.